To prawda, zostały odnalezione zwłoki dwóch kobiet i psa. Zwłoki były pochowane w niewielkiej odległości od siebie, na głębokości 1 metra. Aktualnie na miejscu pracują technicy i odkopują ciała. No, wszystko wskazuje na to, że są to zwłoki Oliwii Aleksandry Wieczorek. Jest mi niezmiernie przykro, ponieważ liczyłam na to, że kobiety odnajdą się żywe, że może są po prostu gdzieś przetrzymywane i policji uda się je odnaleźć. Jestem również ciekawa, czy poznamy powód, dla którego ktoś je zamordował. Zwłoki zostały odnalezione w miejscowości Romanów, niedaleko Częstochowy.